Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym na pewno mniej szczęśliwym człowiekiem, to jest podstawa. Za granicą kibicuję reprezentacji Włoch i AC Milan. Ulubiony piłkarz dzieciństwa. Nad moim łóżkiem wisiał Zbigniew Boniek. Drugą połowę poznałem przed przejściem dla pieszych, szedłem o kulach do liceum, podeszła taka dziewczynka, mówi, może panu pomóc. Byłem z siebie dumny, gdy stałem na podium w Barcelonie w 1992 roku. Najdziwniejsza sytuacja na zgrupowaniu. W drużynie było trzech Marko. Marko po włosku to jest Marek. No i tam Marko, trener woła i trzech Marko się odwraca i nie wiadomo do kogo to mówi. No i w pewnym momencie, to było jakieś po tygodniu, jak ja byłem we Włoszech, pyta się, no słuchaj, jak na ciebie mam wołać? Ja mówię, koza, ja się pytam, jak mam do ciebie wołać? Rozumiesz? Tak, rozumiem, koza. Czeka następne 15 sekund i mówię, słuchaj, bardziej zdenerwowany, rozumiesz? Tak, rozumiem. Jak mam do ciebie wołać? Koza! Koza po włosku znaczy co? Dowcip z szatni, który rozbawił mnie do łez. Gramy w Milanie, no i wchodzimy do tej szatni i nagle, nie wiem, jest 10 par butów, jest powiązanych ze sobą, sznurówki są powiązane. I Roberto Baggio tak był jakoś, miał takiego pecha w tym wszystkim, że tak te sznurówki były związane, że zawołał masera i obciął mu te sznurówki i na takie króciutkie kokardki sobie zawiązał. Co 10-15 minut tam się zatrzymywał na boisku i dowiązywał tego buta, bo cały czas miał takie wrażenie, że mu się ta sznurówka rozwiązuje. Nie powiem, co się wydarzyło po meczu, jak się dowiedzieliśmy, kto taki dowcip zrobił. Największy spóźnialski, na pewno nie ja. Najdłużej pod prysznicem, przed lustrem. Na pewno wymieniłbym André Pirlo. Po każdym treningu potrafił nałożyć na całe ciało balsam. Najlepszy piłkarz, przeciw któremu grałem, Ronaldo. Ja pamiętam, jak dostaliśmy taką bramkę, przejechał z piłką bodajże od 20 metra do naszej bramki, ale z nią wjechał do bramki. On nie strzelił bramki, tylko on wjechał z tą piłką do bramki, po drodze mając na plecach z 5-6 piłkarzy. Ja mu siedziałem na plecach od 20 metra aż do bramki. Jedynym wyjściem, którym było, to trzeba było go skosić, tak? Najmilsza pochwała od trenera. Ja miałem takiego trenera, Alberto Zaccaroniego, którego miałem w Udinese. Już jesteśmy po 2 latach, jak nie pracowaliśmy razem. Gdzieś tam w którymś wywiadzie w La Gazzetta dello Sport się pytają, dla pana zawodnik, którego pan nie ma, nie może mieć, albo by chciał pan mieć. I wtedy powiedział Marek Koźmiński, co mnie w ogóle zszokowało. Najbardziej pamiętna bura w szatni. Przegraliśmy mecz 1-0 po takim nieporozumieniu pomiędzy mną, a Argentyńczykiem Sensinim, kto tą piłkę ma wybić, ona kuriozalnie wpadła do bramki, tak? Ja ty. Mieliśmy w szatni wodę mineralną. To był jeszcze taki moment, kiedy ta woda mineralna była w szklanych butelkach. I co zrobił prezydent? Właściciel klubu. Wszedł do szatni i zaczął tymi butelkami rzucać po prostu. Kto się uchylił, to nie dostał, a kto się nie uchylił, to tą butelką dostał. Największy błąd w karierze. To jest odejście z Udinese, przejście do Brescia. Dziękujemy, koniec.